Kobayashi, który będzie atakował teraz pozycję lidera cyklu Raw Air. Przypomnijmy, on był 8,5 punktu za Stefanem Kraftem. Wczoraj 241,5, 237 Ryoyu Kobayashiego, dzisiaj 223,5 podczas skoku w serii trudnej. Ma wiatr pod narty, ależ on jest wysoko nad skokiem. Niesamowity skok Ryoyu Kobayashiego, ale jak wylądowany! Ładnie, czysto, dlatego będą wysokie noty. On przecież gdzieś na wysokości 5, 6 piętra szybował nad Vickersund Bakken. 237 metrów, pół metra dalej niż Stefan Kraft. Austriak miał odjęte 2,2 punktu. Ryoyu Kobayashi nie ma punktów ani dodanych, ani odjętych za wiatr. Tutaj ten współczynnik pokazuje 0. 3 noty 19-punktowe, 2 razy 19,5. 230, oczywiście domena nie wyprzedzi. Jest na drugim miejscu Ryoyu Kobayashi o 10,9 punktu za Domenem Prełcem, a o 6,7 w cyklu Raw Air za Stefanem Kraftem. A więc odrobił